pierwszym seminarium duchownym Salwatorianów po wakacjach sale wykładowe jeszcze świecą pustkami, ale już niedługo. Po rozpoczęciu roku akademickiego zapełnią się gwarem rozmów, szelestem przewracanych stronic i zapałem przyszłych teologów. Wszędzie rok akademicki kończy się tak samo, egzaminami i wpisem do indeksu, ale nie wszędzie zaczyna się w ten sam sposób. W Bagnie, miejscowości koło Wrocławia, początkiem inauguracji jest msza święta. W dzisiejszym naszym zgromadzeniu Salwatorianów obchodzimy uroczystość Matki Zbawiciela. Przez jej wstawiennictwo będziemy prosić o potrzebne łaski na nowy rok akademicki. Uroczysta msza święta inauguracyjna rozpoczyna okres przygotowania dla tych, którzy będą w przyszłości duszpasterzami, księżmi i będą sprawowali najświętszą ofiarę. Eucharystia jest centralnym punktem inauguracji w salwatoriańskim seminarium. Nie brakuje jednak tego, co jest typowe dla Akademii, rozpoczynającej każdy rok studiów. Na samym początku rektor seminarium przywitał przybyłych gości, wśród nich profesorów z Wrocławia, rektorów i wielu innych. Dyrektor studiów przedstawił sprawozdanie z ubiegłego roku. Najlepsi studenci zostali nagrodzeni. Uwaga wszystkich skupiła się na alumnach pierwszego roku, którym wręczono indeksy. Tradycyjnie odbył się pierwszy wykład inauguracyjny, wygłoszony przez księdza profesora Józefa Krasińskiego, dotyczący kardynała Ratzingera, a obecnie Benedykta XVI. Z religijnymi rodzicami i rodzeństwem młody Józef często pielgrzymował do pobliskiego sanktuarium maryjnego Olteking. To sanktuarium jest sercem katolickiej Bawarii. Każda inauguracja dla alumnów jest uświadomieniem sobie, że zdobywana na wykładach wiedza będzie im pomagać w przybliżaniu ludziom Boga. Ludzie przychodzą do seminarium, żeby studiować teologię, czyli poznawać relacje między człowiekiem a Bogiem. Są to studia, można powiedzieć, bardzo integralne, ponieważ obejmują różne wymiary człowieczeństwa, nie tylko w takim wymiarze intelektualnym, ale także przede wszystkim nawiązywania komunikacji z innymi osobami. Tak naprawdę w seminarium człowiek wychowywany jest przez własną pracę intelektualną, ale także przez wspólnotę, z którą spędza 24 godziny na dobę. Studiowanie w seminarium nie ogranicza się tylko do biblioteki, która jest bardzo ważnym miejscem, ale również do tych codziennych relacji przy stole, w trakcie pracy, w trakcie uprawiania sportu czy snucia planów na najbliższe wakacje. W tych relacjach dokonuje się rozwój człowieka i tak naprawdę tu jest jakaś istota studiów nad człowiekiem i nad prawdą o Bogu. Trudnością studiowania w seminarium jest to, że wykłady są tylko jednym z elementów składających się na całość formacji przyszłych kapłanów. Czas inauguracji jest na pewno czasem takim, kiedy rozpoczynamy dla każdego studenta pewien gorący okres w całym roku akademickim. Studia jest to tylko jedno z wielu zajęć, które tutaj studenci mają, oprócz pracy, modlitwy, bo ważne dla każdego przyszłego księdza jest nie tylko wykształcenie intelektualne, ale również duchowe, no i również praca, no bo nasze życie składa się i z modlitwy, i z pracy, i z tego wysiłku intelektualnego. Studenci wyższego seminarium swoje zajęcia mają w XVII-wiecznym pałacu. Budynek i tereny ogrodowe mają tu bogatą i barwną historię. W
roku 1930 stały się własnością Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Pałac przetrwał II wojnę światową dzięki opiece i odwadze salwatorianina brata Feliksa Siernego. Od połowy XX wieku istnieje tu Wyższe Seminarium Duchowne, które jest oddziałem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wiele osób zastanawia się, jak to jest możliwe, że w tak niewielkiej miejscowości jak Bagno znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów. A jest to możliwe z tego względu, że nasze seminarium jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i alumni, którzy kończą wyższe studia w naszym seminarium, zdobywają stopnie naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym. Rok akademicki dopiero się rozpoczyna, ale ostatecznie ważniejsze jest to, jak się zakończy.